Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was w nowym Let's Playu na moim kanale. Zagrajmy w Crash Bandicoot The Huge Adventure albo po prostu Crash Bandicoot XS w Europie lub Crash Bandicoot Advance w Japonii. Ale my sobie oczywiście gramy w Crasha XS-a, ale ja będę na to mówił The Huge Adventure, bo bardzo mi się podoba tytuł The Huge Adventure. Poza tym jest tutaj mini ciekawostka, że tytuł XS w dosłownym tłumaczeniu znaczy extra small. Nie wiem, czy twórcy chcieli sobie zażartować, że wiecie, ekstra mały czy co. Ale dobra, lecimy z koksem. W kosmosie na nieznanej orbicie w pobliżu Ziemi. Cortex, przypomnij mi, czemu jeszcze żyjesz? Tyle razy przecież mnie zawiodłeś. Uka, przebacz mi. Od wielu lat próbuję zabić tego przeklętego bandikuta Crasha. To przez niego jeszcze nie władasz światem. Ale tym razem mam świetny plan. Słyszałem wiele twoich genialnych planów. Czym tym razem mnie zaskoczysz? Zaufaj mi, o wielki. Zbudowałem maszynę do pomniejszania Ziemi. Tak jest, Crash Bandicoot XS. Albo XS po prostu. No, jest to remaster mojego starego Let's Playa sprzed 4 lat, więc myślę, że obecna forma, którą ujrzycie w tej serii, wam się bardziej spodoba niż to, co robiłem wcześniej, aczkolwiek dajcie znać, jak się wam będzie oglądało tę serię. Lecimy dalej z koksem. Uka, spójrz! Oto skurczacz planetarny! Ziemianie będą się... będą błagać cię o litość! Pomyliłem się! Ja pierniczę. Wreszcie! Role się odwróciły. Kto jest teraz malutki? Ja, Neocortex, ogłaszam się waszym władcą. Crash, to co teraz jesteś w stanie mi zrobić? I znowu się mylę, bo przez to, że władam ziemią, coś ma mnie tak z głową. Nareszcie wygrałem. Nic mnie teraz nie powstrzyma. Nawet ten robak Crash. Crash, Koko, świat znowu was potrzebuje. Cortex go pomniejszył do rozmiarów grejpfruta. Wydaje mi się, że Cortex używa kryształów do zasilania tej przeklętej maszyny. Musimy je znaleźć. Wiem, że są porozrzucane po tej planecie. Jak uda ci się to zrobić, to być może zwrócę Ziemi pierwotne rozmiary. Powodzenia, Crash. Musisz znaleźć wszystkie kryształy. Wtedy pokonamy Cortexa. Taka mini ciekawostka w tym momencie tutaj jeszcze nam się pojawia. Otóż w tym warp roomie tło, które tutaj widzimy, to jest takie niebo, co nie? Ale jako taka mini ciekawostka i fun fact, to tło jest używane jako tło w Windowsie 9.5/9.8 i jeżeli mi się uda, to tutaj będziecie mieli screena. No. I też z takich mini ciekawostek jest to, że broń Cortexa, którą on używa w tej oto gierce, to jest planetarny minimazator. Minimazator, który polega na tym, że tak jak już widzieliście w cutscence, pomniejsza planetę. Co też wiąże się tytuł XS. Ale cóż, robimy sobie pierwszy poziom, który w tłumaczeniu polskim jest dżungla, bo nie wspomniałem, że mamy polskiego roba, bo udało mi się go pobrać. Tak jak też zrobiłem to w Let's Playu sprzed 4 lat. No i cóż, w oryginale jest to poziom Jungle Jam, a w Japonii Jungle Beat. No i co? Lecimy sobie z koksem. Jest to, że tak powiem, bardzo nostalgiczny poziom dla większości graczy, ponieważ jak zresztą słyszycie i widzicie po klimacie, jest to poziom dżunglowy, który jest asetą z Crasha 2. Zresztą możemy sobie tutaj rozpoznać też po soundtracku, który leci w tle, bo jest to remix poziomów w pokroju Turtle Woods i wielu innych poziomów z Crasha 2, które właśnie były w klimacie dżungli. No i co? Bonus! Standardzik! Standardzik! Ale co? Deweloperem tutaj w tej oto gierce jest nie kto inny jak Vicarious Visions, czyli ludzie, którzy tak naprawdę dzisiaj są rozpoznawani przez Crasha Insane Trilogy. I na dobrą sprawę
byli za tamtych czasów, czyli za crashów na Game Boy Advance, czyli między innymi za tą grą, w sensie za dekadą tej gry, za dekadą Entrance oraz za dekadą Nitro Karta na Game Boya i Nitro Karta zwykłego, uznawani jako bardzo nostalgiczne studio. Co to oznacza? Chodzi o to po prostu, że ich gierki, czyli właśnie między innymi Crash na Game Boya i tak dalej, były bardzo nostalgiczne dla graczy z tego względu, że posiadały one dużo asset z poprzednich części. Jak na przykład w tej gierce jest największa ilość asset z Crasha 2 i 3. Znaczy w zasadzie największa jest Crasha 2, jest tam parę z Crasha 3, ale na przykład następna gra, czyli Crash Bandicoot Entrance, posiada więcej asset z Crasha 3 oraz nawet asety z Crasha The Wrath of Cortex. Ale cóż, mamy tutaj poziom dżungla chwilowo 100%owany. Czas reliktowy to 35 sekund i 50 setnych sekundy. No i co? Zaczynamy sobie teraz poziom następny, czyli wrak statku. Poziom 2 w oryginale Shipwrecked, a w Japonii Diver Crash. No i cóż, mamy tutaj tym razem asety z Crasha 3, czyli między innymi poziomy podwodne. Oh yeah! Coś, co jest moim zdaniem jedną wielką w tej gierce satysfakcją, bo serio, jak se zagracie w poziomy podwodne w The Wrath of Cortex, to będziecie żałowali czasami tego, co wy swoim życiem robicie. Bo serio, naprawdę, poziomy podwodne w The Wrath of Cortex to jest największy koszmar chyba, jaki mógł się kiedykolwiek wydarzyć. A dlaczego one są takie złe? Dowiecie się, kiedy będę robił remaster Let's Playa z The Wrath of Cortex, bo tak, spoiler, w tym roku będzie remaster. Ale tym samym rozpoczynamy też taki, powiedzmy, mini maraton albo po prostu Crash Month, czyli miesiąc z Crashem na moim kanale, dzięki czemu będzie największa ilość chyba Let's Play z Crasha, i to remasterowanych, i to, kto wie, może jakieś fangamy sobie ogramy, kto wie. Wiem, że na razie chcę się skupić na remasterach Crasha, które już kiedyś nagrywałem. I między innymi to jest ten oto przykład, bo uważam, że Let's Play mogę zrobić 100 razy lepiej. Ale taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Shipwrecked, który aktualnie robimy, czyli poziom w sumie, który aktualnie robimy. No to ciekawostka jest taka, że w przeciwieństwie do Crasha 3 i The Wrath of Cortex, Crash nie posiada żadnego pojazdu. Tak, czyli nie ma tutaj żadnego, nie wiem, żadnej kapsuły czy czegokolwiek, którym Crash może się poruszać. Wiecie, chodzi mi o ten pojazd w The Wrath of Cortex chociażby, albo ten podwodny skuter, którym Crash się w Crashu 3 poruszał. No i to, że przeciwnicy z Crasha 3 są. W sensie, że przeciwnicy są tacy sami jak w Crashu 3. No i tutaj czas na reliktę szafirową to jest minuta 17 sekund i 70 setnych sekundy. Dobra, robimy sobie teraz trzeci poziom, Świątynia Boom, albo w oryginale Temple of Boom, a w Japonii ten poziom nazywa się Ancient Archaeological Site in the Dense Forest. I tak, ta gra, ten poziom w ogóle nie ma żadnych ciekawostek, więc jej! Ale dłuższej nazwy się nie dało wymyśleć, co nie, w wersji japońskiej. No, ale ogólnie wspomnienia z tą grą mam takie, że po prostu, tak jak już wspominałem, a jeżeli nie wspominałem, to wspomnę tu i teraz, bo mam jakąś sklerozę ostatnimi czasy. Ja tę gierkę poznałem całkiem przypadkowo, bo ściągałem sobie emulator Game Boya i stwierdziłem sobie, że hej, warto byłoby poszukać jakichś gierek, może z Crashem czy coś. I się okazało, że natrafiłem na te gierki. Między innymi na The Huge Shot Avenger i Entrance. Z Nitro Kartem na Game Boya to akurat poznałem za pomocą filmików, gdzie jakiś tam koleś let's playował właściwie tego Nitro Karta na Game Boya. No i tak oto też się zapoznałem z Nitro Kartem na Game Boya, który się mocno różni od tego normalnego, ale to jest raczej coś niepodważalnego, że się różni, no bo hej, tam mamy konsolę normalną, a tutaj mamy taką handhelda, wiecie, Game Boy Advance i te sprawy. No, ogólnie naprawdę soundtrack, grafika, to wszystko, co tutaj jest w tej gierce, jest taką jedną wielką nostalgią. To jest dosłownie bomba nostalgii. Ta gra i Entrance to jest dosłownie bomba nostalgii. Mimo że Entrance nie skupia się co prawda na doktorze Neocortex, bo tutaj ta gra w większości skupia się na
oczywiście naszych dwóch antagonistach, czyli Cortex i Łukałka, i pod tym względem, że są antagonistami, ponieważ od Entransta zmienia się co nieco. Ale o tym dopiero dowiemy się, kiedy będę ogrywał Entransta. No chyba, że ktoś chce tak w bardzo niechamski sposób, ale chce być, nie wiem, bardzo... Brakuje mi tego słowa. Nie mówi się, że bardzo, nie wiem, jakiś... z zaparciami, kurde, co ja kurde myślę, z jakimi zaparciami. Chodzi mi po prostu o to, że ktoś, jeżeli ktoś chce być uparty jak osioł, to może sobie obejrzeć mój stary let's play. O właśnie. I tam się dowie, dlaczego w pewnych rzeczach nie mówię, bo też nie chcę spoilerować dla osób, co nie grały oczywiście w Crash'a na Game Boy Advance. Oczywiście jest jeszcze taka gierka jak Crash Fusion, ale Crash Fusion akurat odstaje trochę od tych oto Crash'y, bo jest to Crash, który... Jakby to można było powiedzieć, jest grą, która jest pełna minigierek. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego tutaj idę. Otóż z jednego względu, chcę wam coś pokazać. Nie bądźcie zmyleni, że tak powiem. Tutaj nie dostaniecie się w żaden sposób, bo jak widzicie, potrzebujecie czerwonego dżema. Nie, tutaj nie ma ścieżki śmierci, po prostu potrzebujecie czerwonego dżema. Taka kolejna z moich ciekawostek. I czegoś, co trzeba było nadmienić w tym wypadku. Bo niektórzy, wiecie, chcą robić poziom full perfect bez ani jednego zgona, co nie? A okazuje się, że brakuje im tutaj czerwonego dżema. I cały misterny plan idzie... No, wiecie gdzie? Chciałem to przez sekundę powiedzieć, ale nie, powstrzymałem się. I tutaj mamy w ogóle już końcówkę poziomu. W ogóle te poziomy są... Pierwsze poziomy są bardzo krótkie. Zresztą osobiście uważam, że ta gra jakichś szczególnie długich poziomów nie ma. Serio. Ale nie ma co też się dziwić, dlaczego nie ma. I myk! Mamy koniec poziomu. Ogólnie taka też kolejna mini ciekawostka, bo nie wiem, czy to wspominałem. Bo wymieniłem trzy różne tytuły gierki na samym początku. Otóż dlatego, że jest to pierwsza gra Crasha, która ma inny tytuł w Ameryce, Japonii oraz Europie. Coś, co raczej mogliście przed chwilą usłyszeć i zauważyć. Oraz jeszcze kolejna ciekawostka, która jest warta uwagi, to, że w tę gierkę możecie sobie zagrać na Game Boy Playerze. Co to jest Game Boy Player? Jest to tak zwana aplikacja bądź dodatek do GameCube'a, który pozwala wam właśnie grać w gry z Game Boy Advance. No ale dobra, robimy sobie teraz kolejny poziom, czyli ślizgawka, i w oryginalnym tłumaczeniu nazywa się on Frostbite Cavern, a w Japonii nazywa się Slippery Slide, więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem. I jest to poziom, który graficznie, soundtrackowo jest, że tak powiem, asetą z Crasha 2. Mamy tutaj foki, które pojawiły się również w Crashu 2, tylko że one były koloru brązowego, co jest dosyć ciekawe. No i teraz nas goni Yeti. Kurde, nie zwróciłem na to uwagi, bo się kurde zagapiłem i chyba będę musiał zginąć. Tak mi się wydaje, bo chyba nie wszystkie skrzynki zebrałem. Albo dobra, lecimy do przodu, co będzie to będzie. Chyba za szybko w checkpoint uderzyłem. Wiecie co? Ja wyjdę z powrotem i jeszcze raz zaczniemy ten poziom, bo to jest dla mnie troszeczkę przegięcie pałki. Już się zaczynają fejle, moi drodzy. Już się zaczynają fejle. Się za bardzo skupiam na gierce. Ja muszę tutaj też, kurde, pokomentować wam te ucieczki. Znaczy ucieczki. Tego Yeti i tak dalej. Dobra, mamy 21 żyć ponownie. I goni nas Yeti. I to jest właśnie jedna z tych ciekawostek, gdzie w Crashu 2 chociażby ścigał nas Papa Bear, a tutaj nas ściga zupełnie kto inny, bo ściga nas Yeti. Ja Yeti i kij z tym. Tutaj trochę zwolnię, bo są tutaj nasze elektryczne bramki z Crasha 2. Oj, to się źle skończy, chyba Yeti pominął jakieś skrzynki.
Mam nadzieję, że nie, ale kurde... Cienko to widzę, moi drodzy, cienko to widzę. Dobra, doleciałem do końca. Yeah! No i ogólnie jeszcze druga jest ciekawostka, która jest dosyć ważna, to, że pierwotny czas relikty szafirowej wynosił minuta 40, bo czas, który mamy w obecnej wersji gry jest zupełnie inny od tego, który... No, który był planowany, bo planowana była minuta 40, czyli tam chyba bodajże 7 sekund dłużej od oryginału. I kurde, zapomniałem o jednej rzeczy, która jest dosyć ważna, jeżeli chodzi o poprzedni poziom, czyli Temple of Doom. Mianowicie to, że ciekawostka jest taka, że Temple of Doom jest lekkim nawiązaniem do Indiana Jones, chociażby przez to, jak... co się dzieje ogólnie w poziomie, że mieliśmy tą taką sekcję z tą taką mini świątynią. Kurde, życie tam było, ja pierniczę, ale zwaliłem sprawę. Dobra, never mind. Oj. Dobra, pamiętaj, żeby tutaj ten, pyk. 5 razy oczywiście. Ja zapomniałem tego policzyć, ale w gruncie rzeczy zalecam, żebyście sobie liczyli wasze skoki, bo może czasami być tak, że po 2 skokach, jak to było w The Wrath of Cortex, skrzynka się zniszczy i dupa będzie. No i oczywiście miałem, kurde, słuszne myśli, 2 skrzynek Yeti nie zniszczył, a to, kurde, głąb jeden. No ale trudno, najwidoczniej ślizgawkę sobie zrobię poza nagrywaniem. I został nam już ostatni poziom z dzisiejszego odcinka, jak i z tego obecnego Warp Rooma, czyli Just N Slime. Lub w Japonii nazywa się on Brown Rats in the Underway. I ciekawostka jest następująca, jeżeli chodzi o ten poziom. Nie wiem, czy wiecie, ale... nazwa poziomu, czyli Just in Slime, jest tak jakby grą słowną od Just in Time. Słowa Just in Time. I jest to jeden z poziomów kanalizacyjnych, który nie posiada czegoś takiego jak ta siatka, po której Crash się poruszał. Wiecie, ta siatka, która była bardzo spowolniona w The Wrath of Cortex i dosyć szybka w Crashu 3 i 2. Nawet bardzo szybka. Ale oczywiście ta siatka powraca w późniejszych poziomach. W późniejszych poziomach tego typu i tej tematyki. Dawaj, Crash. Kurde, bo powiem wam szczerze, ja gram na trybie okienkowym i teraz takiego mam małego mindfucka, bo... nie powiem, że nie. Ale mam tutaj okno z OBS-em, nie? I to tak trochę wygląda jakby... jakby tło mi się zdublowało, nie? I to tak przerażająco wygląda, jakbym miał coś zrytego, że tak powiem, z samym emulatorem. Ale dobra, lecimy dalej na Szczecin. Oczywiście robociki z Crasha 2 powróciły. Te, których szczerze bardzo nienawidzę, bo w jednym z poziomów jeden leciał na czołówkę z tobą. Coś, czego ja bardzo nie cierpię. I tak, moje dosyć zasadnicze pytanie, dlaczego w Japonii ten poziom nazywa się Brown Rat, skoro tutaj mamy szare szczury? Tak szczerze. Niech ktoś mi to wytłumaczy, dlaczego mamy tutaj Brown Rats, a w oryginale są i tak szare szczury. Nie wiem, może Japończycy mają coś takiego, że są, lekko mówiąc, daltonistami. Że nie rozróżniają barw i kolorów, ale no kurde, dla mnie to jest osobiście szczerze dziwne. Nie wiem jak dla was, bo dla mnie osobiście jest to bardzo, bardzo dziwne. Bo przynajmniej ja nie zauważyłem brązowych szczurów. Na chwilę obecną. A tutaj jest dużo scenerii, więc zauważyłbym to. Żyćko! Yeah! Nie mogę przepuścić takiej okazji, no sorry bardzo, żyćko musi być. Co wy sobie wyobrażacie? Ciekawe, czy w ogóle w tym let's playu uda mi się zdobyć liczbę 99 żyć oraz, co najważniejsze, kurde, życie sobie wybuchło. Najgorzej.
Ale tu mamy życie. A, życie straciłem znowu. Co jest grane ze mną? Dlaczego? Dlaczego takie rzeczy się dzieją ze mną? Cofnijmy się, bo tam było życie i skrzynka, tak więc lecimy z powrotem do tyłu. Wumpa Fruit oczywiście sobie standardowo zbierzemy. Dawaj mnie życie, dawaj mnie życie. Jest i życie. 32. Ładny wynik, jak na pierwszy odcinek. Chociaż chyba w moim oryginalnym let's play miałem trochę chyba więcej, albo miałem mniej. W sumie nie wiem, szczerze. To jest doskonałe pytanie, ile ja miałem, bo szczerze nawet nie zagłębiałem się w mój stary let's play. Jakby to powiedzieć. Ale dawaj Crash, slajdem, slajdem, szybko, szybko, szybko. Śpieszymy się, do bossa. Muzyka jest kurde bardzo cool. O, i możemy sobie bezproblemowo zrobić 100%. A ja przez chwilę myślałem kurde, że nie będziemy mogli, bo będzie nam czegoś brakowało. A tu proszę, taki zonk. Widzicie? Jak to człowiek może się kurde czasem pomylić. I myk! Mamy kurde ostatniego dżema na ten oto odcinek. No i cóż, proszę państwa. Zostaje nam tylko już konfrontacja z bossem, jakim w tłumaczeniu jest Dingodyl. Coś, co mnie bardzo osobiście triggeruje. Nie wiem czemu, ale po prostu mnie to triggeruje, bo bossów się nie powinno tłumaczyć, moim zdaniem. No ale dobra, lecimy z Dingodylem. Więc taktyka tego bossa będzie taka, że on będzie strzelał ze swojego tego strzelby w te stalaktyty. No i generalnie, kiedy spadnie stalaktyt na niego, to zaatakujcie go speedaszem i tak jeszcze z dwa razy i będzie po bossie. Tak swoją drogą, Vicarious Visions, nie wiem czy zrobiło to celowo, czy zrobiło to nieumyślnie, ale pomieszało w ogóle muzyki bossów, bo to jest motyw muzyczny, który powinien lecieć dla Engina, a leci dla Dingodyla, nie wiedzieć czemu. Tak szczerze, dziwna sprawa, no ale nie mnie to, szczerze powiedziawszy, oceniać. Jeżeli zrobili to celowo, no to ciekawa sprawa. No i co, jeszcze jeden, że tak powiem, hit i będzie po Dingodylu. Jeszcze jedno życie. Ale pamiętam, że za dzieciaka, kiedy grałem sobie w tę gierkę, nie miałem w ogóle żadnego problemu z Dingodylem. Dla mnie w ogóle spoko sprawa jest taka, że oni tutaj dodali jeszcze tego rekina, nie? W sensie, że rekiny sobie tutaj przepływają, bo jest to takie fajne nawiązanie do tych poziomów podwodnych, gdzie te rekiny oczywiście występują. I w ogóle to jest taki ciekawy dodatek, jeżeli chodzi do walki. No i co, po Dingodylu. Super skok! Wciśnij R w powietrzu, by zrobić super skok! Niszczy metalowe skrzynki i wroga! Ty baranie! Udało ci się, ale mój człowiek czeka na ciebie w przyszłości! Błahahahaha! Pal gumę, Cortex. No i co, proszę państwa, panie i panowie, koledzy i koleżanki, siostry i bracia? To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że seria się ciekawie zapowiada i w sposób ciekawy ją prowadzę i że jestem informatywny. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, czy grałeś w The Huge Adventure, czy podoba ci się let's play i czy cieszysz się z powodu powrotu The Huge Adventure na kanał. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć i pa pa!